małopolskie. Piękna pogoda, marzec, powitanie wiosny, można powiedzieć. Kolejna podróż, tym razem województwo małopolskie, a zaczynamy od pustyni Błędowskiej, czyli największy obszar piasków lotnych. Naprawdę warto to zobaczyć. I tak jak na tym zdjęciu, to są tak jakby dwa osobne, znaczy odcięte lasem, dwa obszary piaskowe. My jesteśmy akurat na tym, z tej racji, że jest no, taki mniej turystyczny, mniej zagospodarowany. Rok temu na powitanie wiosny byliśmy w Wielkopolsce, a dziś jesteśmy w Małopolsce, też można powiedzieć, że na powitanie wiosny. Mamy 4 dni, więc jakoś specjalnie nam się nie śpieszy, o dziwo. I będzie jedna ciekawa akcja, dość nietypowa na te podróże, ale to jutro. A ponieważ nam się nie śpieszy, to przyjechaliśmy na punkt widokowy Czubatka, stąd widać obie te pustynie. To jest ta większa, której wcześniej nie widzieliśmy, a tam jest ta, gdzie byliśmy wcześniej. Ta pustynia jest tak niezwykłym miejscem na skalę Polski i ponieważ się nie śpieszymy dzisiaj jakoś specjalnie, że zajechaliśmy na trzeci punkt związany z pustynią, Róża Wiatrów, najbardziej turystyczne miejsce, ale no jest przed sezonem, można powiedzieć, bo jednak w lato na boso by można było sobie pochodzić po piasku i są, dzieje się tu, robią parkingi, oświetlenie, więc idziemy tak trochę bokiem. No i cóż, zobaczcie teraz przebitki z tych trzech w sumie miejsc dotyczących tej pustyni. Zawarbowało mi Kasia? Jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć na szybko, a mianowicie mieliśmy też jechać do Auschwitz, obóz zagłady. Bardzo ważne miejsce zlokalizowane właśnie w Małopolsce, jednak odpuszczamy zupełnie. Po pierwsze, już tam byliśmy. Po drugie, to jest naprawdę ogromny obszar, który no głupio by było tak zwiedzić po łebkach, żeby nagrać parę przebitek. A po trzecie trzeba tam wykupić wejściówkę nawet. Oczywiście to jest za darmo bez przewodnika, ale i tak trzeba wykupić wejściówkę, a dostępne godziny były chyba dopiero o 16:00. Dlatego zupełnie to odpuszczamy, ale oczywiście polecam, uważam, że każdy powinien chociaż raz w życiu to odwiedzić, najlepiej z przewodnikiem i no nie można o takich rzeczach zapominać, to co się tam działo, zwłaszcza teraz w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie za naszą wschodnią granicą, to do czego prowadzi wojna, naprawdę. Natomiast pałac w Młoszowej, gdzie byliśmy przed chwilą, jest zamknięty, park pałacowy i sam pałac jest w całości zamknięty, nie można tam było wejść. No niestety im dłużej podróżuję, tym te prywatne, przejęte pałace jakoś mnie zaczynają odstraszać. Oczywiście zdarzają się wyjątki, gdzie naprawdę architekturalnie, architektonicznie wygląda to dość niezwykle, ale jednak dużo już takich przypadków, że wiecie, już nie mówię o wejściu do środka, ale że jest po prostu zamknięte zupełnie, nie można nawet wejść, żeby sobie z zewnątrz popatrzeć. Ale nieważne, my jesteśmy w kolejnym wyjątkowym miejscu. Są to ruiny Diabelskiego Mostu w Czernej. Takie miejsca lubię, takie miejsca gdzieś mi zapadają w pamięci. Był to taki most, piękny akwedukt wręcz. Taki w stylu rzymskim i prowadził do klasztoru.
od 1800 któregoś przestał być użytkowany. Obecnie zostało z niego tyle, co tu widzicie. Świetne miejsce. Jestem na górze i próbuję się przejść tym mostem, ale widzę tutaj wiele przeszkód. Musi się udać. Drogi powrotne już nie będę nagrywał, ale i jesteśmy u góry, nad rzeką. I jesteśmy w Ojcowskim Parku Narodowym, dość znanym, bo blisko Krakowa, charakteryzującym się, znanym głównie z formacji skalnych, zamków, jaskiń, tego typu rzeczy, bo jest właśnie tu sporo wzniesień, jak widać. I w ogóle Małopolskie stoi parkami narodowymi. Jest tu najwięcej parków narodowych, jeśli chodzi o województwa. Głównie górzyste parki narodowe, czyli właśnie Tatrzański Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Ojcowski, w którym właśnie jesteśmy, to już piąty. I jest jeszcze kawałek Magórskiego Parku Narodowego. Większa część jest podkarpackim, ale zahacza o Małopolskie. Idziemy z dwóch miejsc, jakby zahaczymy ten Ojcowski Park Narodowy. O co ci biega? Nie chcę iść. Myślałem, że zatrzymujesz kamerę wyciągnąć. Nie, zawahałem się. Zawahało mnie. Mówię ci, że tu były krowy zaganiane. Jak deszcz padał. Dlatego krowia. No i tak to tu wygląda, jak widzicie, mnóstwo skał, troszkę mi się to kojarzy z Jurą krakowsko-częstochowską, aczkolwiek no te skały są tu wypiętrzone jednak znacząco wyżej. Warto tu przyjechać, to z pewnością jeden z ciekawszych parków narodowych w Polsce. Warto też pochodzić u góry, są po prostu szlaki u góry, nie tylko tu na dole w tych wąwozach. Są wyznaczone ścieżki, szlaki, więc na pewno widoki też świetne. Jest tu też mnóstwo jaskiń, w tym jedna z najpopularniejszych w Polsce, jaskinia Łokietka. Oczywiście płatna, ale tak już dostosowana do turystów, więc pewnie oświetlona i tak dalej. A z Jury oczywiście byliśmy na Jurze krakowsko-częstochowskiej rowerowo, link do filmu w opisie. Jednak większość tej Jury to województwo śląskie. Tu pewnie było wyjście. Doszliśmy do jeszcze jednej jaskini ciemnej, wleźliśmy pod górę 70 metrów, ale jest zamknięta. Tu rodzi się pytanie, jak można zamknąć jaskinię? Ano można. Dotarliśmy do Krakowa, śpimy w hostel premium za 132 zł ze śniadaniem, a czykolwiek to śniadanie jest do odbioru z recepcji o 8:15, więc pewnie jakiś suchy prowiant albo jakaś kanapka. Nie ma co się spodziewać nic szałowego. A jednak plusem tego hostelu jest to, że jest bardzo blisko Starego Miasta, chyba z około kilometra. I znaleźliśmy bezpłatny parking poza strefą płatnego parkowania. Jakieś niecałe 2 km od hotelu. Ale nie było to wcale łatwe, bo akurat wbiliśmy do Krakowa, kiedy były godziny szczytu. Thank you.
dokładnie 9 lat temu byliśmy w Krakowie i z Małopolskim ogólnie miałem lekki problem i lekkie obawy przed wizytą tutaj. Dlaczego? No bo to po prostu najbardziej turystyczne, najpopularniejsze województwo w Polsce, zdecydowanie. Dlaczego? Po pierwsze, Tatry. Po drugie, pozostałe pasma górskie jak Pieniny, Gorce czy Babia Góra. I po trzecie, Kraków, czyli najczęściej odwiedzane miasto w Polsce. Sam Kraków jest oczywiście stolicą tego województwa, największe miasto, prawie 800 tysięcy mieszkańców. Województwo małopolskie tak naprawdę nie jest jakieś wielkie, bo chyba 12 pod względem powierzchni, ale mieszka tu prawie 3,5 miliona mieszkańców, więc dość sporo. Poza Krakowem są jeszcze dwa miasta przekraczające 50 tysięcy. Jest to Tarnów i Nowy Sącz. I ogólnie uczciwie trzeba przyznać, że Kraków rzeczywiście robi dobre wrażenie, świetny rynek, ale tu jednocześnie chciałem zaznaczyć, że jakoś nie wyobrażam sobie mieszkania w nim, ale no ja tak chyba po prostu mam. A Kasia? Chcesz tu zamieszkać? Co? A sam mogę przyjechać na weekend. I jeszcze jedna rzecz mi się tak rzuciła w oko, że bardzo dużo tutaj na Starym Mieście jest Carrefour Express. To dziwne, bo do tej pory prym wiodły żabki. Tu żabki też są, ale nie aż tak często jak Carrefour Express. W Krakowie jesteśmy właściwie trzeci raz. Pierwszy raz byliśmy 9 lat temu tak typowo zwiedzając. Pociągowa wyprawa, link w opisie. Drugi raz właściwie tylko przyjeżdżaliśmy rowerem, tu zaczynaliśmy naszą wyprawę rowerową po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i teraz jesteśmy trzeci raz, tak dla przypomnienia, no i na razie nam wystarczy, jednak kiedyś chciałem mieszkać w dużym mieście, ale teraz mnie to po prostu też męczy i jakoś mam już dość i o, jak dużo nalali. Fajne było dzisiaj to, że doszliśmy do Kazimierza i szliśmy za dnia, natomiast wracaliśmy już po ciemku, więc zobaczyliśmy to miasto jakby w dwóch odsłonach. Na dzisiaj kończymy, jest godzina około 20, zaczęliśmy o 8 rano, więc ponownie 12 godzin. Przed nami relaks, film. Pierwsze piwko po ponad 3 tygodniach. Do jutra. Nowy dzień. Opuściliśmy już Kraków. Jesteśmy w miasteczku Landskrona. To takie miasteczko z drewnianą zabudową. Mamy opóźnienie. W hotelu były małe problemy przy wymeldowaniu i śniadanie było, no było na wynos. Było bułka. Akurat ja miałem z pastą jajeczną. Był jogurt, był góralek i był napoik. Czyli ogólnie nie ma tragedii, no ale jednak najadłem się tym. Brakowało czegoś ciepłego do picia. Wywaliłeś kawę! I teraz tak, z Babiej Góry film w opisie z wejścia, z Pienin filmy w opisie, stad również coś tam było w przeszłości w opisie. A teraz to wyjątkowa rzecz, o której mówiłem w dniu wczorajszym, właśnie w tej chwili ma miejsce, czyli
Małopolskie ma dużo tych parków narodowych i Małopolskie jest bardzo znane z gór. Dużo jest tu tych właśnie różnych pas. Dlatego chcieliśmy, z racji tego, że mamy aż 4 dni, jakoś też to zaznaczyć. Dlatego dziś ruszamy w pasmo, o którym myślę już od, nie wiem, od 3-4 lat. Czyli Gorce. Przyjechaliśmy do Nowego Targu, oczywiście korki. I ruszamy na najwyższy szczyt Turbacz, jakieś niecałe chyba 8 km w jedną stronę. Na samym szczycie jest w tej chwili minus 3, najcieplej dzisiaj ma być minus 1, więc pewnie będzie zaśnieżony. I co jeszcze? I to wyjątkowa sytuacja, bo jak pewnie wiecie, ci co oglądają tą serię, to pomijamy góry zazwyczaj z tego względu, że jest to zbyt obszerny temat. No i pomijamy właśnie Pieniny, Tatry i tak dalej, ale chcieliśmy jednak w jakiś sposób zaznaczyć to, że to tak górzyste województwo. Plus no Gorce mi chodziły po głowie od wielu, wielu lat. To nie pierwszy taki przypadek, że idziemy w góry. Jeśli ktoś ogląda uważnie, to wie, że w Opolskim również byliśmy na najwyższym szczycie Opolskiego. Z racji tego, że Opolskie było małe, było niewiele tych punktów, mogliśmy sobie na to po prostu pozwolić, żeby tam zajrzeć. Wyruszyliśmy o 12.40. Zobaczymy, ile nam zejdzie. Myślę, że jakieś do 3-4 godziny. Dotarliśmy, ponad 2 godzinki nam to zajęło. Jesteśmy na szczycie, tutaj robimy przerwę na jedzenie. W pięknych okolicznościach przyrody, na Turbaczu. Z powrotem myślę, że będzie troszkę szybciej, ale no już jest prawie 3. Czuć, że tu mrozik na górze. Schodzimy po przerwie obiadowej na szczycie, na Turbaczu. Wchodzimy na dół, jest 15.05, myślę, że powrót pójdzie szybciej, z 1,5 godziny. I są tutaj dwa małe minusy. Po pierwsze, to czego nie lubię w górach, wracamy tą samą drogą, ale no aż tyle czasu nie mamy. A po drugie, niestety nie mamy żadnej reklamówki ani jabłuszka, a znacznie ułatwiłoby i przyspieszyło nam powrót, bo są miejsca, gdzie można by było go użyć. 16.40, nie nagrywałem drogi powrotnej, no bo wracaliśmy tą samą drogą. Czyli 4 godziny zajęło nam wejście i zejście. Nie robiliśmy praktycznie przerw poza tą na szczycie na jedzenie. 16.40, czyli ponad godzina jeszcze do zmroku. I mamy jeszcze jeden punkt, który musimy odwiedzić za widoku, więc ruszamy dalej. Jaśka chce mnie zaatakować. Co się dzieje? Cicho. Nie wiem, że chce jeść, Kaśka. Zobacz, chodzi tu. I jesteśmy, dotarliśmy nad jezioro Czorsztyńskie. Byliśmy oczywiście tu przy okazji naszej wyprawy w Pieniny, ale jest to, no moim zdaniem, jedno z piękniejszych miejsc w Polsce, dlatego musieliśmy chociaż zahaczyć o to ponownie. I właśnie niedawno w sumie wokół jeziora Czorsztyńskiego powstał szlak rowerowy, ścieżka rowerowa. No i na pewno jest to jeden z pomysłów na przyszłość, żeby sobie, nie jest to jakaś mega długa trasa, żeby sobie objechać dookoła na rowerze. Jest to jedna z piękniejszych na pewno tras rowerowych w Polsce.
jesteśmy w Starym Sączu, jednak nie ma tu za wiele nie ma tu za wiele atrakcji. Z tego względu, że miasto no nie miało szczęścia i wielokrotnie spłonęło w przeszłości, w tym raz doszczętnie niemalże. Jedynie zachował się tradycyjny układ taki rynku, więc to na plus. Po co więc tu przyjechaliśmy? Po co tu jesteśmy? W sumie tylko dlatego, że śpimy dziś niedaleko Starego Sącza, więc tu po prostu ostatni taki pit stop i tu zjemy kolację. I dotarliśmy. Dość duży pokój, trzeba powiedzieć. Dość duży pokój, no taki powiedzmy standardowy, ze śniadaniem koło Starego Sącza za 120 zł za dwie osoby i dostaliśmy jeszcze po LML-ku. 23 km dzisiaj łącznie pieszo, jest 20, więc ponownie koło 20 godzin, bo tam po 8 wyjechaliśmy. No i tyle, standardowy nasz zestaw, czyli ogarniamy się, film, jakiś serial, koło północy spać i koło 8 jutro znowu ruszamy w dalszą drogę. Tyle od nas, na razie. I witamy w kolejnym wspaniałym, słonecznym dniu. Wróciliśmy w okolice Starego Sącza na ścieżkę taką przyrodniczą Bobrowisko po Starej Żwirowni, tereny, gdzie można spotkać między innymi właśnie bobry. Znajduje się ona przy rzece Dunajec. Śniadanie było tym razem bardzo dobre i dość bogate. Zdecydowanie największy plusik racuchy. Nie? Zjadłobyś racucha, Kośko? No. To czemu zjadłaś tylko jeden? Bo mi naleśnika kazałeś zjeść. Ja ci nic nie kazałem. Kazałeś mi. Proponowałem. Proponowałem ci naleśnika, tak? To był najlepszy racuch w moim życiu, a ty nie zjeść. Dotarliśmy pod granicę ze Słowacją, jesteśmy w Muszynie, znaczy byliśmy, bo już zawijamy, ale trzeba tutaj łyksnąć ze źródeł Muszyn pyszną wodę się. Po to, żeś ją zapierdzielił. Nie, no za darmo to biorę, nie? Świdujesz, że kupiłeś niby. To jest ta mineralna. Krynica Zdrój to zdecydowanie większe miasto, większy uzdrowiskowy kurort niż Muszyna. Jednak chciałem poruszyć tutaj inną rzecz, a mianowicie jest tutaj niedaleko taka platforma w górach, no, na którą można sobie wjechać czy tam wejść. I pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe. No bo nie jako szpeci krajobraz naturalnych gór. Moim zdaniem jest to dobre. Oczywiście nie można przesadzić w tym kierunku, jak ze wszystkim w życiu zresztą. Dlaczego to jest dobre? Bo dzięki temu mają okazję też sobie na to wejść na przykład niepełnosprawni i zobaczyć widoki
ale nie można też przesadzić, żeby znowu nie było tak, że, no, że wszędzie są te wieże widokowe i ciężko znaleźć taki naturalny krajobraz gór, więc wszystko trzeba robić z głową. Na razie w Polsce jest chyba tylko kilka tego typu wież. Oczywiście wstępna to kosztuje oczy z głowy, no ale jako ciekawostka jest to na pewno, no nie, a dobra atrakcja turystyczna, zwłaszcza że chyba z góry jest też zjeżdżalnia, więc można sobie zjechać później. Znajdujemy się pod jedną z cerkwi łemkowskich i tutaj trzeba poruszyć pewien temat, bowiem Łemkowie to jedna z czterech uznawanych w Polsce mniejszości narodowych. Kim byli Łemkowie? Ludzie, którzy mieszkali generalnie w górach, zamieszkiwali głównie Beskid Niski, ale też kawałek Beskidu Sądeckiego i Bieszczad i sobie spokojnie żyli na tych terenach. W górach hodowali zwierzynę, mieli swoje wioski w dołach rzek. Generalnie sobie spokojnie żyli, nawet wojna jakoś specjalnie nie zakłóciła ich życia, bo żyli w górach, więc generalnie poza jakimiś miastami. Spokojne takie wiejskie, górskie życie. Ale niestety do czasu, bowiem po wojnie 45-47 władze komunistyczne nakazały przesiedlać tych wszystkich ludzi, wyrywać ich z tych swoich domów. I no smutno to brzmi. Ktoś, Bogu ducha winni ludzie, po prostu zostali siłą przesiedleni. Dlatego w Małopolsce, w Beskidzie Niskim jest bardzo dużo opuszczonych wsi. Oczywiście tych domów już po tylu latach nie ma, ale gdzieś tam się da dojrzeć jakieś znaki, fundamenty i tak dalej. Jedyne, co naprawdę zostało po Łemkach, to właśnie cerkwie, które w większości zostały przejęte przez po prostu parafie rzymskokatolickie, a niektóre po prostu niektóre służą po prostu do czegoś innego, jak jakiś skład czegoś, czy coś w tym stylu. I jest tu właśnie szlak tych cerkwi łemkowskich. Charakteryzują się tym, że są drewniane, ale to o czym chciałem wam tu powiedzieć głównie, to, no to historia tych Łemków, bo podróżując po Małopolsce, no nie da się tego pominąć. Oczywiście, jeżeli kogoś choć trochę zainteresowałem, to zachęcam, żeby sobie ten temat bliżej się z nim po prostu zapoznać, bo wiadomo, że ja to tylko tak napominam. Tak, dokumentalnie mamy nowy rekord 7,55 za litr ON. Oczywiście cwaniaki na stacjach, cwaniaki i Orlen. Wszyscy cwaniaki, bo ropa i dolar to staniał. Ale jak się podnosi ceny, to nawet 3 razy dziennie podnoszą, ale jak trzeba opuścić, to tam poczekają z 2-3 tygodnie. Nieważne, nowy rekord, największa płatność za litr, 7,55. Choć oczywiście było już więcej w ostatnim tygodniu, było już chyba 8,30. Skamieniałe miasto w Ciężkowicach, gdzie jesteśmy, to miejscowa atrakcja turystyczna. Po prostu są to takie skały, w których da się wypatrzeć nawet ludzkie sylwetki i legenda głosi, że ludzie zostali zamienieni w kamień za schulaszczy tryb życia kiedyś.
Słońce chyli się ku zachodowi, ale to już końcówka na dziś. Kasia średnio zadowolona, bo te skały nie przypominają tego, czym są podpisane. Albo po prostu Kasia ma za słabą wyobraźnię. Tak, Kasia? Tak? Bez komentarza. Grzybek! Co tak maski strzelasz? Grzyba nie widziałaś? Po prostu mu kapelusz spadł, a tu jest nóżka. Grzybek ukrychnięty to jest. I tak to wygląda. Ogólnie trochę nas to rozczarowało, może nie tyle rozczarowało, co po prostu może czegoś innego się spodziewaliśmy, albo czegoś bardziej przypominającego te rzeczy. I jest tutaj również jeszcze wodospad, wąwóz czarownic i wodospad czarownic. Jednak już odpuszczamy, czas nas goni. No i z tego co patrzałem po zdjęciach, to no to jest taki raczej niewielki wodospad, więc odpuszczamy. Jedyne co mogę dodać, to no raczej specjalnie chyba nie ma sensu się tu wybierać, jest gdzieś przejazdem lub nadrobić kilka kilometrów, ok, ale tak specjalnie, żeby tu przyjeżdżać, to chyba jednak lepiej jechać w góry Stołowe. Na dzisiaj koniec. Nocujemy w hotelu Łaziska koło trasy. Ja szczerze myślałem, że to jakiś taki, wiecie, taki skromny, jakiś agroturystyka. To się okazuje się, że to jest dość spory hotel wręcz. No i jak widać, taki standard też dość na bogato, bo jest klima, jest lodówka, czajnik, wielki telewizor, oczywiście łazienka i wszystko tak w miarę luksusowo. Koszt tego noclegu to 98 zł, ale było to ze zniżką z bookingu, normalnie tam ze 20 zł więcej. Bez śniadania. To by było na tyle na dziś. Dość wcześnie zajechaliśmy do hotelu. Zjedliśmy w końcu polskie dania. I cóż, kończymy nasz przedostatni dzień, więc to nasza ostatnia zielona noc. I co, jutro widzimy się w ostatnim dniu.
same zamki tego ostatniego dnia, jak już pewnie zauważyliście, ale prawdą jest, że dzisiaj mamy bardzo dobry czas i nie śpieszy nam się i nie ma napięcia. Ale zazwyczaj tak jest w czterodniowych podróżach, że ten ostatni dzień jest już lajtowy i służy też temu, żeby na spokojnie sobie wrócić. Zupełnie inaczej jest w dwudniowych podróżach, kiedy drugi dzień jest napięty i jeszcze trzeba wrócić. Więc dzisiaj na luzie i lecimy na Tarnów. No ładna sztuka, Kaśka, wiesz? Ja jebę, co to jest? Wiesz. Tarnów, to nie tylko drugie największe miasto województwa małopolskiego, ale również najcieplejsze, polski biegun ciepła, najcieplejsze miasto ze średnią temperaturą najwyższą roczną w Polsce, więc coś dla Kasi, tak? Ja kurczę, tu łażę w szczotce. Zalipie to była ostatnia miejscówka podczas naszej podróży po Małopolsce. Moim zdaniem troszeczkę przereklamowane miejsce, ale nieważne. Dziś 20 marca 2022, czyli początek wiosny. Witamy wiosnę. No na tym kończymy. Do domu mamy jakieś 3 godziny, czyli takimi drogami gminno-powiatowo-wojewódzkimi, więc dobrze, żeby było widno. Jest 15, więc w miarę jeszcze po drodze pewnie staniemy na jedzenie. Podsumowanie małopolskiego, no chyba najpiękniejsze województwo w Polsce, jednak to położenie na Wyżynie Krakowskiej, na Karpaty, to po prostu w górach, to gdzie się nie spojrzy, tam jest piękny widok, więc chyba najpiękniejsze województwo drogowo, stan dróg nie tak źle. Tyle, zawijamy i do następnej podróży.